W polityce dzieje się bardzo dużo rzeczy. Wszyscy skupieni są z jednej strony na omawianiu nowych nazwisk, nowych i starych nazwisk, w nowym rządzie Donalda Tuska, który powstanie już niedługo i mimo tego, że oficjalne nazwiska nie są jeszcze znane, no to jest przeciek i to przeciek, co do którego wszyscy mówią, tak, to już jest oficjalna lista, to są ci ludzie, więc trochę cała magia opada i wiemy już tak naprawdę, kto będzie w tym rządzie, więc możemy sobie to też trochę w tym odcinku omówić, ale to nawet nie wszystko, bo rzeczy jest zdecydowanie więcej. Mamy wywiad z Hołownią, w którym mówione są dosyć ciekawe rzeczy, takie jak to, że będzie chociażby kandydował Polska 2050, będzie kandydować do wyborów samorządowych razem z PSL-em. Mamy kwestię Andrzeja Dudy i powołania przez niego sędziów, neosędziów, to wiadomo w zależności od tego, jak na to patrzycie. Mamy emeryturę dla szefa policji, generała Szymczyka, który kiedyś postanowił wysadzić część przynajmniej Komendy Głównej Policji bazuką, czy tam granatnikiem, bez znaczenia. Jest to też ciekawe, więc dzieje się bardzo dużo, dlatego w tym filmie omówimy sobie to wszystko, więc przygotujcie się na trochę dłuższy niż normalnie materiał. Do którego bez zbędnego gadania przechodzimy. Zostawcie tylko lajka, stawcie suba, żeby być na bieżąco. A także jeśli podoba wam się to, co robimy, to możecie zerknąć do naszego Patronite i nas tam wspomóc. My serdecznie naszym patronom już obecnym dziękujemy. I lećmy do materiału. To co? Wszyscy dyskutują o liście nazwisk z rządu Donalda Tuska. Liście, która oczywiście nie jest oficjalna, ale jest już znana, więc w pewien sposób jest to nieoficjalna, ale oficjalna lista nazwisk, jeśli chodzi o Radę Ministrów Donalda Tuska. Można powiedzieć bez zaskoczeń, wiele z tych nazwisk pojawiało się już wcześniej, do wielu z tych rzeczy trochę zmierzano w ramach całej tej umowy koalicyjnej. Wydaje się tutaj, że nie ma jakichś super zaskoczeń. No Donald Tusk będzie premierem, to jest dosyć oczywiste, ale reszta nazwisk też jest ciekawa, więc sobie niektóre z nich omówmy. Władysław Kosiniak-Kamysz zostaje wicepremierem oraz ministrem do spraw obrony narodowej i to jest nominacja, której nie ma zaskoczenia od samego początku, tak naprawdę prawie że mówiło się o tym, kiedy tylko zaczęto mówić o nazwiskach, mówiło się o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie prawdopodobnie stał na czele tego ministerstwa. To, że będzie wicepremierem, było w miarę oczywiste w momencie, kiedy Hołownia został marszałkiem Sejmu. Tutaj w ramach pewnego rodzaju kontroli oraz no też właśnie tego pobytu w rządzie dosyć oczywista sprawa. Nie będziemy też tłumaczyć, kim Władysław Kosiniak-Kamysz jest, no bo chyba wszyscy wiedzą, tak, szef PSL-u, więc to nawet zostawmy w tym momencie. Drugim wicepremierem oraz ministrem do spraw cyfryzacji zostaje Krzysztof Gawkowski. Gawkowski, który jest oczywiście z lewicy, który też jakby tak samo jak Kosiniak-Kamysz dostaje tą funkcję wicepremiera, żeby po prostu przedstawiciel teraz drugiego koalicjanta był w rządzie. Do tego Gawkowski mówił dużo o tym, że zna się na tej cyfryzacji, że to jest rzecz, za którą tam od dawna chodził i on tym ministrem cyfryzacji ewidentnie chciał być, więc jakby no to jest jakaś tam rzecz na plus. Oczywiście nie jest to tak ważne ministerstwo, jak chociażby dostał PSL, tak, no bo jednak Ministerstwo Obrony Narodowej to jeden z tych resortów siłowych, czyli nazwijmy tam w pewien sposób najważniejszych resortów. No Ministerstwo Cyfryzacji może nie tak prestiżowe, no ale jest wicepremier, prawda, teoretycznie spoko. Ogólnie no lewica jakoś nie dostaje super dużo w tej koalicji. W ogóle prawie wszystkie partie dostają super dużo, bo Platforma Obywatelska bardzo postawiła na to, żeby rząd był od nich, ewentualnie od Koalicji Obywatelskiej, ale jednak po ich stronie. To dalej. Ministrem Sprawiedliwości ma zostać Bodnar. Bodnar, który no oczywiście jest znany z tego, że był rzecznikiem praw obywatelskich jeszcze tak naprawdę w trakcie kadencji PiSu. No i PiS miał z nim trochę nie po drodze, tam były jakieś tarcia mimo wszystko na linii rzecznik-rząd, więc no to był człowiek, który trochę, powiedzmy, dał się przedstawić z tej strony, która bardzo podobała się elektoratowi, czy pewnie samej Platformie Obywatelskiej i ogólnie jakoś tam opozycji. Raczej taka kandydatura, z którą nikt nie miał problemu w tym obozie opozycyjnym. Człowiek, który siedzi w Senacie, nie w Sejmie, co jest dosyć ciekawe, bo jednak to jest rzadko stosowane zagranie, żeby kogoś z Senatu brać po to, żeby zostawał ministrem w rządzie. Oczywiście w żaden sposób nie jest to dziwne, nie jest to, że tak nie wolno czy coś, ale po prostu jest to bardzo ważne ministerstwo, które daje się komuś z Senatu, do tego wszystkiego komuś, kto nie do końca ma taki background polityczny może, tak, no bo bardziej prawnik, prawda, rzecznik praw obywatelskich. Teraz dostał się co prawda z tych list paktu senackiego i tam głównie dzięki Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej do Senatu, ale jednak to też nie taki rasowy polityk, więc też ciekawe, bo bardzo ważne ministerstwo oddane jemu. W naszej opinii Bodnar dostaje to stanowisko, żeby po pierwsze pójść taką lekko technokratyczną stronę i pokazać, wiecie, eksperta na tym ważnym stanowisku, o którym tyle przecież Donald Tusk mówił, ale także, żeby zlegitymizować potencjalne zmiany, które będą się działy w sądownictwie, które będą się działy w kwestiach prawnych na zasadzie, no my wzięliśmy człowieka jednak trochę z zewnątrz, eksperta i to on firmuje rzeczy, które robimy swoim nazwiskiem, żeby zapewnić pewien dodatkowy poziom wiarygodności zmianom. No więc jakby to wydaje nam się być takim głównym powodem, dla którego to on faktycznie dostaje tą rolę dla siebie. Do tego wszystkiego też, no złośliwi mogliby powiedzieć, że jest to taki fajnopolski wybór, który no tutaj jest taka pewna grupa wyborców, która będzie bardzo zachwycona jego wyborem, ale wydaje nam się szczerze, że tutaj ten argument z takiej legitymizacji Bodnara i powiedzenia, że to jest jednak człowiek, który nie jest takim, wiecie,
prasowym politykiem, tylko ekspertem, jest najważniejszy przy tej nominacji. Ministrem spraw zagranicznych zostaje nie kto inny jak Radosław Sikorski. Radosław Sikorski, który jest postacią, no, kontrowersyjną. Jest to wielki powrót, od tego zacznijmy. Wielki powrót do, prawda, rządu, też powrót z Unii Europejskiej, można powiedzieć w pewien sposób. No i powrót, który jest taki, jest chyba najbardziej kontrowersyjną rzeczą w całym tym rządzie. Tutaj toczy się najwięcej dyskusji o tym i najwięcej punktów widzenia. No bo z jednej strony, Radosław Sikorski w ostatnim czasie, no, miał taki gorszy moment, tak? Miał te swoje tweety, na przykład związane z sytuacją za naszą granicą, gdzie się dzieje konflikt. No mocne te tweety były, tak? Przypominam, kwestia na przykład, no, wybuchu przy Nord Streamie i tam jego tweetów o tym, że to Amerykanie zrobili. To była taka kwestia, która odbiła się echem i to niekoniecznie dobrym i za nim chodzi. A druga rzecz, która też jest bardzo ważna, no, to jest kwestia niedawnych afer związanych z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, tego, że on jakby jako też przedstawiciel Unii Europejskiej, no, tam pobierał od nich pieniądze i oczywiście on tłumaczy, że to był po prostu consulting, no ale nie jest to jeszcze rozstrzygnięta w żaden sposób sprawa. W każdym razie niektórzy zarzucają mu, no, niemal łapówkarstwo, tak, albo w sensie przynajmniej jakieś takie działanie na korzyść jednak, no, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, państwa, które może nie jest najbardziej takie, wiecie, no, pro prawa człowieka na świecie, więc jest to zdecydowanie jakaś tam kontrowersja, która w ostatnim czasie się za nim ciągnie. Z drugiej jednak strony, zawsze kiedy mówi się o Sikorskim, pada jeden argument, który, no, my też go przytoczymy, bo to jest mocny argument, nie ma co się oszukiwać. Mianowicie, że jeśli inni kandydaci na to stanowisko, po w ogóle dowolnej stronie, mają, wiecie, numery do MSZ-u różnych państw, no po prostu mają, no bo jakby całe państwo ma numery do MSZ-ów innych państw, o tyle Sikorski ma po prostu numery telefonów na komórkę do tych ważnych ludzi na całym świecie, tak po prostu, bo bywa na salonach i zna tych ludzi osobiście. I wiecie, w dyplomacji, jak trzeba coś załatwić, to jednak fajnie jak macie numery tych wszystkich ludzi, fajnie jak bywacie i fajnie jak wiecie z kim rozmawiacie, o czym rozmawiacie, jakie kto ma interesy. A do tego wszystkiego się, nie wiem, po prostu lubicie. No i tutaj trzeba przyznać, że Radosław Sikorski jest całkiem mocną personą, która faktycznie na tych europejskich czy światowych salonach bywa i prawdopodobnie może czasami załatwić więcej niż ktoś inny i dlatego jest też wybór kontrowersyjny, bo są plusy tej postaci, jak i minusy tej postaci. I żeby ten odcinek nie trwał 2 godzin, to przyspieszmy jednak trochę, niektóre ministerstwa sobie nawet ominiemy, inne jeszcze trochę omówimy, ale jakoś tak, wiecie, no, do portu z tym tematem. Więc tak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji weźmie Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, ale nie będzie on bezpośrednio zarządzał służbami specjalnymi, ponieważ od nich będzie osobny koordynator i będzie nim Siemoniak. Oczywiście także z Platformą Obywatelską, więc tutaj Platforma Obywatelska bierze faktycznie 2 te człony, powiedzmy, tych spraw wewnętrznych. Ministrem Finansów zostanie Domański. Domański też z Platformy Obywatelskiej. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę, no bo jednak, wiecie, Ministerstwo Finansów, tutaj ważna jest pewna postawa i polityka, jaką reprezentuje przedstawiciel, który tam siedzi. Domański jest w takim nurcie, który my byśmy nazwali mainstreamem PO. To znaczy, Domański jest podobno osobą odpowiedzialną za to, żeby w dużym stopniu program gospodarczy PO wyglądał tak, jak wygląda. To jest człowiek, który siedział za tym programem i mocno nad nim pracował, co może oznaczać, że jest to człowiek przywiązany do tego programu, co z perspektywy spełniania obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej może okazać się pozytywne. No tutaj Domański tak naprawdę w różnych wypowiedziach daje różne sygnały, ale jednak trzeba przyznać, że, no, idzie w stronę właśnie spełniania tego programu, tak? No bo z jednej strony mówi, że pieniądze są i będą i absolutnie się znajdą. Mówi o tym, że tak, podwyżki dla nauczycieli to jest absolutna podstawa, w ogóle dla całej budżetówki jest absolutna podstawa. I róbmy te 30%. To jest ważne i to się znajdą pieniądze i nie ma żadnego problemu. Często wypowiada się właśnie w tym tonie, że nie, spokojnie, my tutaj ogarniemy sytuację, pieniądze będą. Z drugiej jednak strony, no, często wspomina o tym, że, no, wiecie, no tutaj, no, może niekoniecznie coś się uda zrobić. No bo taki kredyt 0% na przykład. No to nie ma poparcia wśród koalicjantów, to się może nie udać, że niektóre rzeczy muszą być pewnie jakoś renegocjowane. Wydaje się być dobrym kandydatem na ministra finansów, który albo mówi, zrobimy, albo mówi, no, trzeba będzie zobaczyć cokolwiek. To jest, jakby, wiecie, z perspektywy Platformy Obywatelskiej w tym momencie jest ważne, bo jednak oni potrzebują ministra finansów, który będzie mówił, tak, zrobimy to, uda się, a nie ministra finansów, który powie, jesteśmy biedni, nie stać nas, no bo to, wiadomo, tak obudzi wszystkie lęki i przywróci te wspomnienia Platformy Obywatelskiej, które PiS bardzo próbował wzbudzić w kampanii, mówiąc, że tak właśnie będzie zaraz po wyborach, więc jakby ma to sens, jest to taki, mówimy, mainstream myśli ekonomicznej Platformy Obywatelskiej w tym momencie, który chyba będzie po prostu całkiem zgodny z linią tej koalicji, która będzie szła sobie do przodu. Ministerstwo Aktywów Państwowych ląduje u Borysa Budki, Sławomir Nitras będzie ministrem sportu, Barbara Nowacka to będzie minister edukacji, co tutaj sprawia, że, proszę, wygrała z lewicą to stanowisko, jednak to ona będzie, bo kiedyś mówiło się, że jeszcze może lewica. To szybko dosyć upadło, no ale jeszcze tam gdzieś tam, powiedzmy, do końca była taka możliwość, więc tutaj ewidentnie jednak ona wygrała. Teraz, żeby nie było tak nudno, powiem wam historię. Historia jest niesamowicie ciekawa po prostu, całkowicie prawdziwa, absolutnie prawdziwa, nic z tego nie wymyśliliśmy tego, absolutnie nie. Mianowicie kiedyś w ogóle wszyscy musieli przysłać po jakimś swoim przedstawicielu i Donald Tusk tak wszystkich zebrał w swoim domu i kazał im ściągnąć słomki. Nie powiedział po co i tak dalej. No i jakby tak ludzie ciągną słomki i Izabela Leszczyna wyciągnęła najkrótszą.
No jak się okazało, że ma najkrótszą, to Donald Tusk ogłosił, że jej bardzo gratuluje, bo zostanie ona ministrem zdrowia. No jak wiemy, Ministerstwo Zdrowia to nie jest najprzyjemniejsze ministerstwo. Mówiło się trochę o tym, że nie za bardzo ktokolwiek chce to brać na siebie. No wiadomo, to jest resort, który może cię zniszczyć absolutnie jako polityka i są małe szanse, że coś ci da na plus, tak jakby to nie jest najpozytywniejsza rzecz. I czasami bywa, że taki wiecie, no moment przejściowy twojej kariery, przejściowy w różne rzeczy, ale raczej nie na plus. No więc ona tutaj ewidentnie to wzięła, no oczywiście nie wiemy tak naprawdę, czy nie chciała, może bardzo chciała, ale jednak ciężkie ministerstwo tutaj, no zabawa, wiadomo, tak? Ministerstwo Zdrowia. Ono nigdy nie jest przyjemne do prowadzenia. Ale idąc dalej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska Henning-Kloska z Polski 2050. To jest o tyle ciekawa sytuacja, bo o tym, że ona nim będzie ministrem, to się mówi od dawna. Tutaj bardziej sztuczka polega na tym, że potem była ta, wiecie, cała ustawa wiatrakowa, za którą ona była dosyć mocno odpowiedzialna, ona trochę firmowała ją swoją twarzą. No i wiecie, jakby, że ustawa wiatrakowa poszła w bardzo złą stronę i zrobiła aferkę i sprawiła, że Donald Tusk był bezpośrednio wkurzony, no to tam zaczęto mówić, że może ona jednak straci tą nominację i nie będzie tym ministrem i że jednak będzie trzeba tam robić zmiany. Ale jak też z drugiej strony mówiło wiele osób, no ona jest bardzo ważna w Polsce 2050, jednak tak politycznie jest tam silna. Wydaje się, że trochę no, udało się ją uratować, tak? Ona jednak zostanie tym ministrem, aczkolwiek tutaj trzeba na pewno przyznać, że wiecie, rozpoczęcie imby, zanim jeszcze aczkolwiek trzeba przyznać, że rozpoczęcie imby, zanim tak naprawdę jeszcze zaczniesz w ogóle rządzić, no raczej nie wpłynie mocno na jej akcję i będzie ona trochę słabsza niż by była, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, tak? No bo tutaj warto pamiętać, że była ona ministrem, który prawie stracił pracę, zanim został ministrem, co jest całkiem imponujące. No i tak na koniec, minister rodziny i polityki społecznej zostanie Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, tutaj też Lewica coś dostaje. No taki resort dla Lewicy, który na pewno ideowo bardzo im pasuje, więc no jest też ona w tym rządzie. I to by było w sumie tyle, nie ma sensu chyba przytaczać większej ilości, wydaje nam się, że tak najważniejszych wszystkich przytoczyliśmy, może nawet nie tylko najważniejszych. Reszta, jak w dobrym serialu, będzie się pojawiać w dalszych odcinkach, będzie na pewno pojawiać się jako co prawda postacie trzeciego planu, ale jednak odgrywające jakąś tam rolę, więc spokojnie, wszystkich na pewno jeszcze poznamy, wszyscy dadzą się poznać z na pewno najlepszej strony. A nasza ocena tego wszystkiego to po prostu, no spoko, jest sobie nowy rząd, tak, no wydaje się być niejakoś super kontrowersyjny, wydaje się być dosyć spodziewany, też dużo z tego wszystkiego odebrał fakt, że od dawna były te przecieki, które no okazują się być całkiem niezłe i dosyć konkretnie mówiące o tym, kto faktycznie rządzić będzie. Takich najbardziej kontrowersyjnych postaci, no to zdecydowanie wydaje nam się, że tutaj Radosław Sikorski ma taki duży potencjał inbugenny, że coś się z nim wydarzy, my nie wiemy co, ale coś się z nim w tej kadencji wydarzy, on już zresztą jakiś czas temu miał spinę, że kłócił się z Żukowską na Twitterze, więc jakby to wszystko zmierza w takim kierunku, no ale poza tym, no to tak naprawdę będzie bardzo mocno rząd skupiony pod Donaldem Tuskiem i to Donald Tusk będzie trzymał go za twarz i ewentualne wszystkie rzeczy będą w jakimś stopniu spadać na niego. Zobaczymy, co się stanie, no i tak naprawdę niedługo już będzie ten rząd powoływany i zacznie oficjalnie rządzić i opozycja, bo tak ją cały czas teraz jeszcze nazywamy, z braku lepszego słowa, za chwilę oficjalnie już całkowicie będzie taką większością rządzącą ze swoim rządem. Ale nie samym rządem człowiek żyje. Mieliśmy na przykład wywiad z Szymonem Hołownią, w którym powiedział on dużo rzeczy, no między innymi o tym, że chcą robić ten żłobek w Sejmie, o tym, że chce uniknąć robienia nocnych obrad, żeby pracownicy Sejmu, tacy zwykli pracownicy, mogli traktować tak normalną pracę, a nie wiecie, siedzieć gdzieś tam po nocach, poko, okej. Ale powiedział też z perspektywy politycznej, w naszej opinii, rzeczy ważniejsze. Rzecz pierwsza ważniejsza to taka, że dał bardzo mocno, ale to bardzo mocno do zrozumienia, że no tak, trzecia droga będzie razem raczej szła do wyborów samorządowych. Tu oczywiście nie ma jeszcze nic podpisanego, ale no taka jest idea i raczej to się stanie. Co wydaje się być dosyć dobrym pomysłem z perspektywy obu tych partii, jednak ten ich sojusz ewidentnie działa dobrze i pokazuje, że też w ogóle miesiąc miodowy dla Polski 2050 oraz PSL-u trwa w najlepsze. My jesteśmy tylko ciekawi, jak długo potrwa, no bo gdzieś tam wydaje nam się jednak, że no, będą jakieś problemy. Na razie oni jadą na takiej fali sukcesów i tego, że to wszystko dobrze działa, tak? PSL dostał się z fajnym wynikiem, lepszy niż się spodziewał na pewno. Hołownia jest teraz gwiazdą, Polsce 2050 też dobrze poszło, więc jakby no gdzieś tam oczywistym jest, że te partie się pasują, też wybory samorządowe, jednak ta rozpoznawalność Hołowni obecna i struktury PSL-u pokazują, że to może dobrze zadziałać, tylko no właśnie, czy to przetrwa, czy ta koalicja przetrwa jakoś dłużej? Ciężko powiedzieć, w końcu przyjdą jakieś gorsze momenty, dojdzie do jakiejś kłótni, jesteśmy ciekawi, jak długo ten sojusz potrwa, no być może w ogóle wiecie, kiedyś skończy się jedną wspólną partią, ale na razie wydaje się być to odległa wizja i my jesteśmy po prostu ciekawi, ale tutaj wybory samorządowe raczej będą robione razem. Pojawiają się nawet informacje, że może w Warszawie gdzieś tam Lewica będzie brała w tym udział, więc jakaś taka szeroka koalicja się szykuje na wybory samorządowe. I to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga to Glapiński. Szymon Hołownia powiedział, że oczywiście opcja Trybunału Stanu na stole dla Glapińskiego leży, ale nie ma żadnych poważnych rozmów, nie ma żadnych takich poważnych decyzji w tej sprawie i on jest za tym, żeby przestać się straszyć nawzajem Trybunałami Stanów do, wiecie, jak będzie pismo, to będziemy rozmawiać, to jest jego podejście, więc tutaj wydaje się, że jednak opozycja będzie szła w stronę tych komisji śledczych i to one raczej będą zapewniać te polityczne igrzyska bardziej niż na przykład Trybunał Stanu właśnie dla Glapińskiego. Bo a propos komisji śledczych, komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych ukonstytuowała się, znaczy nie ukonstytuowała się, w sumie tylko powiedziano, że będzie się konstytuowała, przegłosowano ją i ta komisja faktycznie się zdarzy, teraz czeka nas wybieranie właśnie konkretnych osób, teraz czeka nas dalsze prace nad nią, ale co do zasady komisja powstała.
powstanie i co ciekawe głosowało 446 osób na sali za tym, żeby ta komisja powstała, czyli wszyscy obecni. No i to, że wiecie, opozycja łamana na obecna większość głosowała za, jest dosyć oczywiste. To, że Konfederacja głosowała za, też jest tak naprawdę oczywiste. Konfederacja też tam mówiła o rozliczaniu polityków PiSu. To, że PiS głosował za, no to jest kwestia ciekawa. Ale też rzecz, którą dało się przewidzieć, bo jest to nic innego jak kontynuowanie narracji PiSu o tym, że ta komisja jest też nam potrzebna, bo my dzięki temu będziemy mogli się wytłumaczyć, pokazać, że to nie była nasza wina, że to była wina na przykład samorządowców, jak mówił Czarnek, i my chcemy trochę odczarować te wybory kopertowe i że tak naprawdę to było jedno wielkie kłamstwo opozycji na temat tego, że my tu jesteśmy winni. I my jesteśmy trochę zaskoczeni tym, że PiS idzie w to aż tak bardzo mocno, bo jednak trzeba zauważyć, okej, no ta komisja powstałaby tak czy siak, ale PiS, który teraz mówi, że tak zróbmy ją, trochę legitymizuje jej działanie. Wydaje nam się, że PiS mógł trochę przeszacować swoje szanse na to, że będzie w stanie na tą komisję wpłynąć i faktycznie tutaj pokazać jakieś inne oblicze całego tego problemu. I widzimy w tym trzy możliwości. PiS ma jakiegoś niesamowitego asa w rękawie, nie? W sensie, dobra, to jest możliwe, powiedzmy, ale jakoś w to nie za bardzo wierzymy. PiS przeszacowuje swoje szanse, to jest druga możliwość, i trzecia, robią dobrą minę do złej gry, wiedząc, że będzie problem. W naszej opinii, wydaje nam się, że opozycja jednak, zaczynając od tej komisji do wyborów kopertowych, wie czego szuka, ma jakieś rzeczy na PiS, które, wiecie, tutaj są jakimś początkiem, jakichś, wiecie, naprawdę mocnych przesłuchań i pokazywania winnych palcem. Wydaje nam się, że tutaj PiS mógł trochę przelicytować i opozycja jednak na tej komisji trochę wygra, ale oczywiście, no to zobaczymy. W każdym razie jednogłośnie komisja powstanie, więc będzie zabawnie. Do tego wszystkiego PiS przegrał głosowanie. Głosowanie w sprawie ustawy o mrożeniu cen energii na cały 2024 rok. Ten projekt został wyrzucony do kosza, przeszedł do dalszego procedowania projekt opozycji, mówiący o mrożeniu cen na pół roku. W każdym razie, no, mówimy o tym dlatego, że jest dalej ciekawe, że PiS przegrywa głosowanie. My powinniśmy się już przyzwyczaić, wiemy, ale jednak jest to jakaś taka nowość cały czas gdzieś tam, więc jakby warto o tym wspomnieć. W każdym razie projekt w większości przeszedł, projekt PiSu poszedł do kosza. Projekt większości nie zawierający już wzmianki o wiatrakach, co ważne. Idąc dalej, Andrzej Duda zmienił regulamin Sądu Najwyższego i przepchnął 76 neosędziów albo sędziów, w zależności od tego, kogo oczywiście czytacie i po której stronie tego sporu jesteście. No ale nie ma co ukrywać, tak, że Andrzej Duda idzie w stronę betonowania tego, co PiS zrobił przez ostatnie lata i faktycznie w wymiarze sądowym no próbuje jakkolwiek tutaj zabezpieczać się przed tym, że przyjdzie nowa władza i będzie coś zmieniać. Tutaj oczywiście ważną kwestią było to, że Mateusz Morawiecki cały czas jest premierem, ponieważ premier musi oddać swoją kontrasygnatę i dosyć oczywistym jest to, że Donald Tusk by tej kontrasygnaty nie dał. No a Andrzej Duda, prawda, tutaj wykorzystał Morawieckiego, co pokazuje też, po co był on potrzebny jeszcze tak długo na tym stanowisku, żeby jakkolwiek uporać się z tym problemem sądów i móc jeszcze przepchnąć te zmiany chwilę przed zmianą władzy. W każdym razie jest to zdecydowanie zagranie pod betonowanie zmian i jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawi cały czas, jak nowa większość rozwiąże ten problem. Wydaje nam się, że to faktycznie będzie jedna z najważniejszych rzeczy, która będzie się toczyć. Te sprawy prawne mają ten problem, że są ciężkie do opowiadania i są dosyć nudne w swojej naturze, bo są takie, wiecie, no bardzo stricte prawne, a jednocześnie są niezwykle ważne i pewnie będą toczyć się przez dużą część tej kadencji jako taka rzecz, która dzieje się pod spodem, która czasami wybucha w jakiejś formie. I na zakończenie, bo ten odcinek tak już jest za długi, szef policji, komendant główny policji Szymczyk pójdzie sobie na emeryturę, bo to jest policjant, który granatnika pilnuje. Taki proszę bardzo wierszyk. W każdym razie mówimy o tym dlatego, że to jest całkiem niesamowite, że mamy człowieka, który wysadził fragment komendy głównej policji za pomocą granatnika, którego raczej nie powinien posiadać. I w sumie nic się nie stało. I teraz idzie sobie na emeryturę, jak gdyby nigdy nic. I wszystko jest okej. Okay. Jakby zostawmy temat, tak? To jest wszystko okej. Okay. Jakby czajmy koncept, tak? Co się właśnie stało? Tak widzimy, co się właśnie stało. No. Co jakby... Jesteśmy ciekawi, co się jeszcze z tym stanie, czy już wszyscy uznają, że a, dobra, w sensie... Nie wracajmy do tego tematu. Możemy to skomentować tylko jednym wielkim XD, tak jak długość tego odcinka, ilość rzeczy, której w polskiej policji się dzieje. Więc stawcie lajka, stawcie suba, żeby być na bieżąco. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, nasz Instagram, serdecznie go polecamy. Zapraszamy serdecznie do naszego Patronite'a, dziękujemy naszym patronom i staramy się starać dla was. Cześć.